Niezwykłe losy Jana III Sobieskiego. Zwycięstwa kształtowane przez sojusze, intrygi, zbiegi okoliczności, a może przeznaczenie. Zapraszam do obejrzenia fascynującej opowieści o polskim królu, pałacu w Wilanowie oraz jego budowniczych i opiekunach. Jan III Sobieski. Historia w kamieniu zapisana. Korona dla Zbawcy. Ze względu na odłożenie ceremonii sakry Jana III, spowodowanego zawieruchą wojenną, przygotowania do uroczystości koronacji władcy wydłużyły się w czasie o 2 lata. Duchowa stolica Rzeczypospolitej, Kraków, od dawna gotowała się do wjazdu triumfalnego króla elekta. Komisję budującą krakowskie łuki triumfalne od ulic Floriańskiej i Grodzkiej powołano już w 1674 roku. W jej skład weszli rajcy Kazimierz Kantelli, Zygmunt Zaleski, Jerzy Szedel, Jan Pernis, Bonaventura Briganti i Jan Maderni. Organizatorem fajerwerków był Marcin Lochman. Niemały koszt przeznaczono dla uświetnienia ceremonii, do której doszło ostatecznie w styczniu 1676 roku. Zaangażowano znanych artystów krakowskich, Jana Tritiusa, który namalował wizerunek króla elekta, a także panę Girystę, profesora Akademii Krakowskiej, księdza Stanisława Józefa Bieżanowskiego, który tworzył wiersze i inskrypcje sławiące Sobieskiego. Historia w kamieniu zapisana. Spóźniona koronacja hetmana i marszałka koronnego na króla odbyła się dopiero 2 lutego 1676 roku przy udziale prymasa Olszowskiego, arcybiskupa lwowskiego Wojciecha Korocińskiego oraz wszystkich możnych biskupów i senatorów. Poprzedził ją wspaniały wjazd króla do Krakowa 30 stycznia w asyście husarii i wojsk. Entrata owa specjalnie dyrygowana była triumfatorowi pochodu Alla Antica, zwycięskiego wodza, który z pól bitewnych przybył na Wawel. Owego szczęsnego dnia Jan Sobieski jechał konno pod baldachimem, niesionym przez alegorię cnót królewskich: sprawiedliwość, roztropność, stateczność i czujność. Jan Sobieski występował jako mąż opatrznościowy, czuwający nad ojczyzną nieomal jak rzymski imperator, w antycznej zbroi, wieńcu laurowym na głowie, z berłem w ręku, zakończonym otwartą dłonią, starożytną oznaką najwyższej potęgi. Za monarchą szły zwycięskie wojska z pojmanymi osmanami, łupami i trofeami wojennymi, przechodzące pod łukiem triumfalnym, wyobrażonym jako świątynia cnoty poświęcona Janowi III, Herkulesowi Polskiemu. Na spotkanie króla wyszły personifikacje Polski i Litwy w towarzystwie wyzwolonej Ukrainy, a za nim postępowali duchowieństwo, dygnitarze, magnaci, szlachta, mieszczanie i lud królestwa. Bene! Zgodnie z tradycją ceremonii 3 lutego odbyło się homagium, akt przysięgi wierności nowemu królowi przez mieszczan. Uroczystość upamiętniono fajerwerkową dekoracją emblematyczną. Na łuku triumfalnym, której motywem nadrzędnym była personifikacja Polski z Janiną w dłoni i hasłem w języku starożytnych Rzymian. Nie ma dla ciebie, Polsko, innej tarczy. Jan III występował jako tarcza Rzeczpospolitej, mąż opatrznościowy całego królestwa. Przedstawiono ponadto symbol orła białego z Janiną na piersi, głoszącego łacińską sentencję: tak obwarowana nie ulegnę. Oprócz tego na łuku
wykonano wyobrażenie okrętu na morzu z żeglarzami podtrzymującymi tarczę z napisem „Nawet w czasie burzy daje pokój” oraz wizerunek króla z regimentem w dłoni dosiadającego rumaka, pod którego kopytami leżało 6 tarcz, m.in. z Orłem Białym oraz panoramą Krakowa, nad którymi unosił się Archanioł Michał podpisany jako „Ochraniam tych, nad którymi panuję”. Dzięki dodanym do symboli 4 wierszom wiadomo, że kompozycje te odnosiły się do królewskiej opieki nad Rzeczpospolitą przez koronowanego władcę, a także do pokoju następującego po tureckiej nawałnicy. Hasła wzywały do zgody niezwyciężonego narodu rycerskiego oraz bezpieczeństwa Krakowa jako sarmackiej stolicy pod opieką Janiny Sobieskiego. Nasz najjaśniejszy pan przyozdabiał swój ukochany pałac Willi Nowej, tworząc zeń żywy pomnik swoich zwycięstw i dokonań. Do tego celu król Jan III wyznaczył młodego rzeźbiarza Stefana Szwanera. Zakres prac rzeźbiarskich, skulptorskich, architektonicznych oraz wszelkiej rozbudowy ustalał ze swoim przyjacielem, panem Augustynem Lotci. Ten zaś wynalazł w Gdańsku znanego młodego skulptora Szwanera. Po raz pierwszy intendent królewski odnotował przybycie pana Stefana na 2 lata przed Wiktorią Wiedeńską. Król zaprosił go wtedy do Jaworowa, gdzie bawił z całą familią i swą szanowną małżonką oraz fraucymerem, aby ten pochwalił się swoimi pracami, bo znany był z tego, że rzeźbił przepiękne posągi, po prostu cudne. Po tym, gdy zaprezentował swe dzieła, wszyscy nazywali go już tylko mistrzem. No pięknie. Stefan Szwaner uważany jest przez dzisiejszych specjalistów za drugiego, obok Andreasa Schlütera młodszego, przedstawiciela tak zwanego nurtu gallickiego w rzeźbie warszawskiej końca XVII wieku. Dziś to postać niemal zapomniana. W świetle archiwaliów i dorobku artystę tego należy uznać za naczelnego rzeźbiarza, odpowiedzialnego za dekorację figuralną rozbudowywanego Pałacu Wilanowskiego w latach 1681-1692. Niestety, czas i miejsce narodzin oraz śmierci Szwanera pozostają nieznane. Wiadomości biograficznych o rodzinie brak w XVII-wiecznych dokumentach metrykalnych Gdańska i Warszawy. Hipotezę o jego gdańskim pochodzeniu należy zatem traktować ostrożnie. Niewykluczone, że Gdańsk był tylko przystankiem podróży artysty. Przyjazd do Jaworowa i na dwór królewski w Wilanowie zaaranżował Augustyn Lotci, który poszukiwał najlepszego specjalisty mającego objąć wakat na stanowisku nadwornego rzeźbiarza. Na obecnym etapie wiedzy Szwanera wypada uznać za głównego przedstawiciela klasycyzującego, flamizującego nurtu rzeźby warszawskiej lat 80. XVII stulecia, aż do pojawienia się mającego za sobą podobną drogę artystyczną, lecz reprezentującego jeszcze wyższy poziom artyzmu Andreasa Schlütera młodszego. To właśnie Schlüterowi przypadł obowiązek i zaszczyt ukończenia królewskich płaskorzeźb bitewnych, tworzących panteon dokonania Jana III w Wilanowie.